Punkt 10. Oświadczenia i komunikaty. I teraz informacja. Kolejna sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca o godzinie 17:30. Druga rzecz. Dzień otwarty magistratu. I tutaj jest prośba. Lista obecności tutaj jest spuszczona. Bardzo bym prosił. Od 10:45 rozpoczyna się o godzinie 17. Prosiłbym wszystkich radnych o wpisywanie się. Żeby tutaj jednak obecność nasza była w tym dniu magistracie, wydaje mi się, że to jest bardzo ważny dzień również dla ziemi. Znaczy ja mam tylko uwagę, bo ta lista też do mnie dotarła. Znaczy ja mam nadzieję, że ci, którzy się wpisali na te dyżury, mogą je trochę skorygować, jeżeli mogą oczywiście, żeby zrobić po prostu trzy rody dyżurów. Jest tak krótki czas, bo to jest jedyne 6 godzin. 6 godzin jest, więc naprawdę po te półtorej godziny czy po dwie godziny, gdyby można było prosić, żeby w ten sposób się wpisywać, byłbym zobowiązany, bo już skrócili. Myślę, że z roku na rok będzie krócej, aż dojdziemy do tego, żeby było dobrze. To jest duża prośba, żeby tutaj zawsze ktoś był przy naszym stoisku i wydaje mi się, że stoisko jest przygotowywane. No właśnie i tu też jest prośba, dlatego że ja nie wiem jak pan przewodniczący komisji, ale ja akurat ten pan dosyć szalony. I gdyby ktoś dysponował czasem, to jest naprawdę kwestia godziny, półtorej, żeby w sobotę wyjechać tam i po prostu zanieść te rzeczy nasze na miejsce. W tym roku będzie ich naprawdę mało, dlatego że... To ważne, to nie. Aha, no dobra, to jeżeli tak, to tak czy inaczej, gdyby ktoś chciał pomóc, to proszę. Kontakt ze mną. Proszę. Można taką organizacyjną, bo proszę państwa, jest nas dość dużo. No i dwóch lat, jestem radnym, to byłem dwukrotnie. I ten stolik jest tam powiedzmy czteroosobowy. Czy nie lepiej byłoby zrobić po godzinie na przykład, bo tak to będziemy 6 osób siedzieć w tym stoliku. No, ale planuje pan być? Jeśli planuje pan być, to zmieni się. Pierwszy raz jak dotarłem do miejsca, nie byłem widziany. Szanowni Państwo, chodzi o to, żeby po prostu ten nasz stolik był reprezentowany przez... Za dużo osób było nagle przy jednym stoliku. Można chodzić, oglądać inne miejsce. Można się wymieniać, ktoś chciałby podejść na chwilę. Także tu można się dogadywać. Wydaje mi się ten czas, bo chciałbym powiedzieć, że ktoś, kto przyjdzie i będzie na przykład dużo, można się wymieniać, dlatego że można odwiedzać pokój pana prezydenta. Kto wie, może tam się zmieni. Pan prezydent trzeba zobaczyć, jak wygląda. To się co wierzy z nieopera? Nie. Widać, że... Nie, nie wystartuje do godziny. Szanowni Państwo, kolejna rzecz to jest piknik nad Zalewem Nowogródzkim, Wieńczyckie Harce. Tutaj też zapraszam, jeżeli ktoś by najpierw pojechał do Urzędu Miasta i był na święcie, nie święcie, tylko otwartym dniu magistratu, bo z powrotem zapraszamy na Harce. Na piknik, a potem do magistratu. Piknik się zaczyna z 15. Nie, to mogę, bo ja tam na 16 się wpisałem. No tak, to tak, na koniec tak, do 20 oni są, także jest szansa, że tutaj... W ogóle był taki pomysł, żeby nad tym, tak jak powiedziałem, nad Zalewem, żeby robić imprezy, które... robić takie imprezy, które by miały na celu popularyzację tego miejsca. Tam naprawdę ostatnio byłem... Wieczorem przyszedłem ten cały zalew w 9:30 wieczorem, osiedlony jest, ludzie jeżdżą na rolkach, biegają. Wydaje mi się, że tam można by było ten teren, ostatnio rozmawiałem przez jakiś czas z osobą, która chciała tam kajaki uruchomić, tam wróciła ta funkcja rekreacyjna. Przede wszystkim jest to związane z tym, że ten obiekt miał być zagospodarowany, czy inaczej, miał być ogłoszony przetarg na zagospodarowanie tego terenu. W tak zwanym projekcie publiczno-prywatnym. Partnerstwo publiczne-prywatne, gdzie miasto daje swój udział w postaci terenu, a ktoś buduje tam nasze. No ale okazuje się, że chyba był problem. Problem ze znalezieniem takiej osoby, która tam restaurację chciałby budować oraz tą część rekreacyjną. A ja mam takie pytanie, panie przewodniczący, bo to jest piękny teren, właśnie to jest nasza dzielnica.
piękny teren. Czy nie dałoby się zrobić tak, jak kiedyś, ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, tam była taka scena, czyli ja bym się zrobił, żeby na przykład przyjeżdżały jakieś ludowe zespoły, no więc właśnie, czy nie dałoby się, żeby coś takiego zrobić, te kajaki, może pomyślmy nad tymi kajakami, jakieś rowerki, żeby to był piękny teren rekreacyjny i warto zainwestować. Ja myślę sobie tak, że teren jest fajny, pomysły też, tylko zawsze to jest tak, od pomysłu do realizacji jest zawsze przepaść. Ze względu na to, że ktoś, tak jak ja mówię o pewnych moich pomysłach, które były wymyślane, ogólnie były przyjmowane ok, a później jakby ktoś na dole nie bardzo wiedział, o co to chodzi i wtedy umiera. Patrz, Nowochódzka Liga Piłkarska, która się co prawda przekształciła teraz tutaj w licealną ligę, ale to pomysł był troszkę mu inny, nie? I dlatego mówię, że pewne pomysły muszą wychodzić od dołu, bo ci, którzy wymyślają to z góry, to czasem nie biorą pod uwagę tego, że dobudowanie czegoś, czy wymyślenie pomysłu, zrobienie jakiegoś pomysłu, to jest połowa sukcesu, żeby nie powiedzieć tylko 10-20%. A cała reszta to ktoś to musi prowadzić, ktoś to musi zarządzać tym, ktoś musi to organizować te wszystkie rzeczy, żeby na tej scenie nie było tak jak kiedyś na takim zdjęciu, które oglądałem. Było takie zdjęcie ze sceną z takim jednym człowiekiem przed sceną. I żeby nie było tak, że jest tam pusto, bo to kwestia jest taka, nie jesteśmy w stanie przeznaczyć własnych środków na to, żeby ten temat był realizowany z jakąś wielką pompą. I ja tylko dokończę, podejmę starania, żeby trzy dzielnice, które są sąsiadami, czyli nasza 18 i 17, może zrobilibyśmy jakąś taką imprezę wspólną, pożegnanie lata dla dzieci, komendant, którego byłem aspirantów, jest chętny, żeby coś takiego robić. Jeszcze nawet chciał w tym roku robić. Ja mówię, no w tym roku to my już nie będziemy mieli jak to się dołożyć do tej imprezy, prawda? Ale tak jak powiedziałem, jest to pomysł, który mógłby ożywić to miejsce niedużymi środkami, ale wszystkich tych ludzi, którzy są naokoło, może faktycznie nieduży budżet, nie o wielkim budżecie, prawda? O jakichś tam drobnych rzeczach. Każdy, kto by chciał się tam zaprezentować na przykład, mógłby mieć taką możliwość. Ja myślę, panie przewodniczący, że nie byłoby takiego zdjęcia z jednym człowiekiem przed sceną. A ty nie wiem, co wam tam dało. To znaczy co? Mogę pokazać wam zdjęcie. W każdym razie uważam, że młode zespoły by się na pewno tam mogły promować. Ja to wierzę, aczkolwiek tak powiem, nie podejmuje się takiego, że tak powiem, robienia, ze względu na to, że to nie jest takie proste. I ja wiem o tym, że organizacja nawet naszej imprezy, prawda, mówimy o znalezieniu gwiazdy, przecież tutaj komisja pracuje, żeby gwiazdy znaleźć, prawda? To nie jest takie proste znaleźć taki zespół, który przyciągnie tych ludzi, a żeby na cały przyjechać, to trzeba się, prawda? No, tak jakbyśmy powiedzieli, jest to tak trochę na uboczu, nie jest to w centrum, bo jak jest to na przykład na osiedlach u nas, to można powiedzieć, że wyjdą ludzie na balkon i już są na koncercie, a tutaj to trzeba specjalnie przyjechać. Ale ja jestem za. Na pewno chciałbym, żeby ten teren. Ja mówię, wracam jeszcze do tamtych lat, powiedzmy, dziecinnych. Kiedyś jakoś ludzie chodzili i przychodzili. I nie trzeba było ich zachęcać. Ja już powiem dlaczego. Dlatego, że wtedy inna rozrywka była, na przykład, i teraz dużo łatwiej usiąść przed telewizorem, prawda, z orężadą, albo z czymś innym, bo nie mówimy o dniach jakichś, powiedzmy, większych, tylko miło kapela, które by tam przyjeżdżały, jakieś kapele by się promowały. Ale te kapele za darmo nie przyjadą. Tego nie wiemy. Ale wiemy. Jak są młode kapele jakieś, tak? To znaczy... Nie, mówimy za darmo, to się amatorskie. Amatorsko, okej, tylko trzeba im wszystko załatwić. Taki zespół zagrał, potrzeba sprzętu. Oni tego nie mają. No właśnie, jestem stąd głodny. Tylko, że jest takie wystąpienie, nawet na tych parę godzin, z transportem sprzętu, żeby było ich słychać w tym terenie, to jest koszt 1000 zł. Robiliśmy taką kalkulację na Dzień Dziecka. 2000 zł za podstawowy sprzęt. Nie mówię tutaj
o obsłudze technicznej, która dodatkowo tylko to może być jakiś mały sprzęt na wyposażeniu Domu Kultury, który nie nagłośni tego. Ale to nie chodzi o wielki koncert, to właśnie... Tu chodzi o to, żeby było słychać, a w przestrzeni otwartej naprawdę to nie może być piecyk, na którym chłopaki robią próby. Nie chodzi, żeby było słychać po drugiej stronie zalewu, tylko gdzieś w okolicy, że tam ludzie zaczęli... Wiecie, no, czy mogę nawiązać do kajaków i rowerków, bo jeżeli upadł ten pomysł partnerstwa publiczno-prywatnego... Znaczy, może... nie czy upadł, przepraszam. Okej, okay, no, ale jeżeli nie ma... No nie zrealizować. ...bo to pewnie jest już inny potrzebne, że tam się restauracja przeprowadzi na tych samych rzeczach. Może dałoby się przypiąć do istniejących już instytucji, czyli tam basen, boisko... Była taka propozycja, zbudowanie oczyszczenia. To było taka, że to ciekawsze. Była taka propozycja, pamiętam tylko, że braku pieniędzy, zdaje się, były na, nie, przepraszam, na początku były jakieś zarezerwowane pieniądze na budowę mola. Molo, ale okazało się, że coś się tam wydarzyło. Nie, myślę, że do tego tematu wrócimy. No, to trzeba wrócić, oczywiście, że tak. Oczywiście. Molo powinno tam stać. To jest rzecz, zainteresować miasto. Ale oczywiście, że tak, ale słuchajcie, nawet takie molo, które by tam mogli ludzie z poręczami, gdzie by mogli sobie tam ludzie wejść, tam to spacerować, to byłaby fajna sprawa, fajna akcja taka. Oczywiście, że tak. Uważam, że to znowu duży koszt nie jest wybudować takiego mola, a służyłoby ludziom. A, jeszcze raz powiem. Czy ktoś ostatnio był nad zalewem? Ja byłem. To proszę powiedzieć, czy są tam elementy rekreacyjne nad tym zalewem? Jakie pan zobaczył? Bo to jest taki, przepraszam, że tak testuję. To znaczy, jakie są tam rzeczy? Boiska, huśtawki. A te boiska to są dwa. Tak. Jedno jest, tak, prawda? Jedno jest, nie dobrze, ale to są dwa. Jedno jest na początku. Tak, jedno jest do skarżówki. Drugie jest asfaltowe. I jeszcze jest ogródek Jordanowski. I zobaczcie, że z tych wszystkich rzeczy ogródek Jordanowski chyba jeszcze najlepiej żył, bo tam coś się działo, że mówi tam jeszcze. I jeszcze tam jest ścieżka zdrowia dalej, prawda? Chociaż ja jej dawno nie widziałem. I te boiska tak naprawdę, mówimy o piaskowym i o tym asfaltowym. Ja nie chodziłem tak często, żeby powiedzieć, że one są nieużywane, ale. Ale... A tam co często gra, ja tam... Tak? Często no to ja, nie, ja na piasku... Myślę, że zobaczymy. No sprawdzimy tego. Proszę Państwa, tak? Często jest tak, że jest zajęte jedno i drugie, a sprawdzamy bliżej basenu. To nie, to zwracam wątpliwość. Ja tam chodzę bardzo często i chcę powiedzieć właśnie o problemie tej plaży, że plaży już nie ma. Zniknął, powiem właśnie, zniknął piasek. Bo zaraz. Ktoś, kto to zaprojektował, nie zrobił tego OK, a poza tym ta plaża jest pewnego rodzaju też problemem, bo ta plaża jakby zachęca ludzi do kąpania. A to nie jest woda zdatna do kąpania. Także tak jak powiedziałem, temat wróci na pewno do nas, bo jest to nasza część naszej dzielnicy, bardzo piękna. I wydaje mi się, że tutaj może partnerzy się znajdą, żebyśmy robili przynajmniej jedną imprezę taką stałą, która by była na przykład czy na początek roku wakacji, przepraszam, czy na koniec wakacji, a może się uda dwie małe zrobić, na początek i na koniec, bo uważam, że miejsce po prostu zasłużyło na to, żeby takie imprezy tam się odbywały. Czy ktoś by chciał jeszcze oświadczenia? No proszę bardzo. Ja do tego tematu tutaj myślę, że pani Bożenka też by mnie wsparła. Myślę, że mielibyśmy kilka osób, które by na pewno chętnie zrobiły za bardzo małe pieniądze występ dla dzieci. Pani Bożenka tutaj wie, tak, ja wiem, o czym kolega mówi i na pewno tak. Taka organizacja, która miała śpiewać? Proszę. Na dzieci? Nie, no są zespoły, które występują i pewnie się nawet nie mogą wysłuchać za pieniądze. Na pewno byłaby taka grupa, która by... Ale niestety też musieli by mieć... Ale ja o tym jestem przekonany, że są na pewno takie kapele, które wystąpią za granicą. Jest to kwestia konsultowa. No to po to jesteśmy, żeby im pomóc. To jest bardzo fajna idea. No jasne, bo kiedyś coś takiego i ten sprzęt gdzieś tam był zamykany. Dlaczego? Szanowni Państwo,